Chyba z dwa razy się wybieraliśmy dwa swoje, ale paliło jakby. Ja te dwa swoje zabieram. Kiedy na letnie przeciepujecie oponki, no. Się grozy skończą. Co nie, idzie oszaleć normalnie. Ja też czekam do niby do 22 kwietnia. No ale tu mam akurat 500, a ja akurat mam kanał Sirens na YouTubie, bardzo przychylny służbom ratowniczym i mundurowym, także no nie mogę sobie nie odpuścić, żeby pierwszy raz też kawalkada prezydencka nakręcić. Ale są w kompletnie innym miejscu. Myślałem, że przyjedziecie z tamtej strony, a wy z drugiej przyjechaliście. No nie, no z autostrady tam się zjeżdża, więc tam na rondzie powinniście tu przyjechać. A wyście Wiślanką chyba przyjechali. Od strony Żor. Tam od strony Katowic, tutaj tą czerwoną drogą, nie? No, masakra.
Mamy godzinę 14.07. Wszyscy oczekują na wyjście prezydenta. Również na to, co będzie miał do powiedzenia, czy dowiemy się jakichś nowych rzeczy. Natomiast proszę zauważyć, że cały czas kopalnia funkcjonuje, tak? Cały czas przychodzą nowi górnicy, na swoją zmianę wychodzą. Cały czas ta rotacja jest, a na przykład na poziomie 750 trwa wydobycie, a na poziomie 1000 rozgrywa się dramat, tak? 24 godziny już trwa akcja ratownicza. Ciągle jest uwięzionych 7 górników. Polecam ich wszystkich modlitwie, opiece świętej Barbary. Liczymy na to, że uda się wyciągnąć żywych ich stamtąd, chociaż sytuacja jest bardzo, bardzo ciężka. Oprócz rozmów tutaj dziennikarzy oczekujących na wyjście głowy państwa, oprócz huku agregatów, niestety jest taka cisza pełna grozy. Dla nich jest sensacja, że prezydent przyjechał, no bo jest to też jakieś wydarzenie. Natomiast tutaj pod nami jest po prostu jeden wielki dramat. Trzeba o tym pamiętać. Górnicy ciężko pracują w kopalniach na to, żeby nasz kraj miał dostęp energetyczny. Tak samo w kopalni Turów. Turów to nie jest tylko kopalnia. Kopalnia Turów odpowiada za 4% siły energetycznej w kraju. To jest punkt bardzo strategiczny. Natomiast nie chcę tutaj wchodzić w dygresję. Natomiast pragnę zaznaczyć, że metan jest powszechnym gazem występującym pod ziemią w chodnikach kopalnianych. Był przyczyną już wielu tragedii. Niektóre elektrownie, ale bardzo mała ich część, korzysta z niego jako z paliwa, natomiast nie ma żadnych przeszkód, żeby wykorzystać również do energetyki krajowej, żeby go zacząć po prostu wydobywać i używać. To by nam to również pomogło przy uniezależnieniu się od dostaw gazu rosyjskiego. Tak samo jak gaz łupkowy. Myślę, że teraz trzeba by to zweryfikować, jeszcze raz przeprowadzić z tym razem solidniejsze badania i podziałać w tym kierunku. Mówi się, że z każdego zła można wyprowadzić dobro. Myślę, że tutaj takie dobro można mieć na względzie. Może akurat udałoby się ujarzmić ten jakże śmiertelnie niebezpieczny gaz. Tym bardziej, że propan i butan to też są gazy wybuchowe. Natomiast służą ludziom już bardzo, bardzo długo. Metan również może być takim gazem. Tak, jest to gaz, jak pamiętam z chemii, była taka wyliczanka, tak? Metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan i dekan. Pamiętam to do dziś. Także myślę, że w tej kwestii wiele by się jeszcze dało zrobić. A tymczasem godzina 14.11, ciągle czekamy na najnowsze wieści. A to kłamca. A powiedział, że pojedzie w prawo.
Stwierdzam, że ten 10-krotny zoom w Samsung S10 Plus jest do bani. 4-krotny zoom jest ok, tak w miarę. A to kłamczyszek z boru. Ja pytam się, w którą stronę jedziecie, w lewo czy w prawo? A on w prawo, a skręcili w lewo. Cwaniaczek.